Cześć! Witam Was w kolejnym wideoniusie w plenerze. Dzisiaj na tle Mogilińskiego klasztoru. W zeszłym tygodniu byłem w lesie. Jeżeli jeszcze tego wideoniusa nie widziałeś, sobie kliknij. Chyba tutaj, z tej strony, będzie informacja o poprzednim odcinku. Dzisiaj chciałbym Wam na początku podziękować za fajną frekwencję na ostatniej audycji Markowe Granie. Było nas prawie 50 osób. Bardzo miło się taką audycję prowadzi, jeżeli wiem, że słuchacie, że jesteście. Jesteście też aktywni na IRC-u, na Facebooku, na Gadugadu. Dziękuję Wam za to. W przyszłym tygodniu 3 audycje. We wtorek elektroniczna terapia. Odcinek kolejny z muzyką elektroniczną, z płytą, którą Wam przedstawimy z Gackiem. W środę 8 odcinek retrogrania. Na tą audycję zaprasza Was Piotr Paszkę. I w czwartek znów Markowe Granie. Tym razem z nowościami, z płytą. Zapraszam Was już dziś na tą audycję serdecznie. Audycja Retrogranie będzie w dalszym ciągu audycją podcastową, czyli Piotr będzie nagrywać audycję i w środę będziemy ją przedstawiać za tworzenie. Do takich wniosków doszliśmy. Taka forma tej audycji na razie pozostanie. Jak długo? Zobaczymy. Póki co Retrogranie nagrywane z odtworzenia już w najbliższą środę. Będzie to odcinek 8. Zapraszamy serdecznie. Przypomnę raz jeszcze. Wtorek elektroniczna terapia. Czwartek Markowe Granie. Życzę Wam przyjemnego, słonecznego weekendu, wspaniałej pogody. No i do usłyszenia na audycji we wtorek. Trzymajcie się ciepło.